Witamy Państwa. Kolejny film. Jak zorientowaliście się po tytule, jest to temat znany już od co najmniej miesiąca i był bardzo egzaltycznie przedstawiony. Powstało bardzo duże zainteresowanie. Natomiast my otrzymaliśmy, ze swojej strony mogę powiedzieć, dużo maili, gdzie różnych informacji, żebyśmy zajęli stanowisko względem właśnie tego manuskryptu. Jakie stanowisko? One się od razu pojawiły też, ale też się po drugiej części też się pojawiły. Kiedy się pojawiła druga część, co my na ten temat? Słuchajcie, jest to jakiś sposób, coś spisanego. Właśnie chcemy się tutaj Państwu pokazać to, co mogliśmy się dogrzebać na podstawie tych linków, tych rosyjskich linków, które przedstawiały właśnie ten manuskrypt. Trochę powiemy o historii, i powiemy takie rzeczy, które nie zostały powiedziane, ponieważ rzuca się zawsze hasłami takimi ogólnymi, a zawsze jak się to mówi, jest takie przysłowie: diabeł tkwi w szczegółach. I wtedy możemy sobie zrobić taki obraz. I takich szczegółów z reguły się nie podaje, ponieważ one są jakby dla tego, który chce coś przedstawić albo coś wylansować, niekorzystne. W ten sposób. Niekorzystne albo za bardzo by zamylało temat, albo by powodowało pytania, albo następne pytania. Całą serię pytań, na które trzeba by mieć odpowiedzi. Na odpowiedzi nie ma. Dopiero one są wtedy, kiedy się to wszystko sprawdzi. Przynajmniej to, co jest dostępne. Z naszej strony, co możemy powiedzieć? Myśmy to, co przynajmniej początek, myśmy sprawdzili. Czego to dotyczy, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, jest taka zasada, nieważne co mówią, tylko ważne czego oni nie powiedzą. I z reguły nigdy tego nie powiedzą. Ale co się wyłania tutaj, to mogę od razu powiedzieć na wstępie. Ten manuskrypt, to był as w rękawie, który służył do popychania takich czy innych kształtów ziemi. To jest najważniejsze. To zostało wyciągnięte w odpowiednim czasie, wyciągnięte i powiedziane, że zostało przetłumaczone. I tak zostało to przedstawione. Dlatego tutaj jest w tym filmie stanowisko względem tego manuskryptu. I co chcemy jeszcze powiedzieć? Tutaj to jest wstęp. Ale musimy dojść do konkretów. Tutaj Wiola się dobrze na ten temat przygotowała. Coś powie też informacje z VK, bo tutaj też zachodziły, nie tylko to była praca nasza, ale była też praca tych, którzy są w grupie na VK i też były ciekawe rzeczy. Też chcemy to wszystko w jakiś sposób Państwu przekazać, żeby temat był jakby przedstawiony w miarę obiektywnie i zobaczymy, jak to wszystko wygląda trochę z innego punktu widzenia. Ale pytanie, dlaczego innego punktu widzenia? To dobra, już nie będę przedłużał. Wiolę poprosimy o przedstawienie. Ja się na razie wyłączam. I ja chyba się włączę na samym końcu, gdzie będziemy analizować. I co z tego, że się o tym dowiedzieliśmy. Ja Ci jeszcze zapewne wyrwę do tablicy. Witam serdecznie. Tutaj Państwo macie przetłumaczone z języka rosyjskiego słowa w formie, zauważcie, haseł. I tutaj jest moja interpretacja. Natomiast interpretacja tego Pawła, ja już nie pamiętam, jak on się nazywał, ten Rosjanin, który przeczytał w SPAK manuskrypt Wojnicza i wyszło, że są to rosyjskie słowa. On interpretuje to zupełnie inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że każdy interpretuje według swoich zainteresowań, według swoich poglądów i swoich teorii. Więc słuchajcie, jeśli tamta osoba interpretowała na przykład Rada Niezwyciężonego Boga Rozum, Prawo, Prawda. Czyli to było w zasadzie na początku rozum, prawda, praw, rada niezwyciężonego Boga. On to zinterpretował jako słowiańscy bożkowie. Czyli widzicie tutaj, czy bandyci, ponieważ oni tam jeszcze w innym fragmencie są, przepraszam, nazwani jako bandyckie psy, zostało to przetłumaczone i zinterpretowane, że są to wampiry czy wilkołaki. No, wampiry. Także słuchajcie, każdy sobie tak interpretuje według swoich teorii. Ja to próbowałam tłumaczyć, doszukać się tam, bo być może coś tam jest napisane o tej najprawdziwszej prawdzie, o ile tak można powiedzieć. Więc o niebocentryzmie. No, czy tam było coś ciekawego? Aczkolwiek myśmy podchodzili do tego w sposób bardzo zimny i twierdziliśmy, my nie wiemy, kto to napisał, ponieważ najpierw zagłębiliśmy się, jaka jest historia tego manuskryptu. Przede wszystkim Michał Wojnicz to był Polak. Spójrzcie sobie na jego biografię. Wyglądem nie przypomina Polaka. No, nie chcę powiedzieć, jaką nację przypomina, ale sobie zerknijcie, to będziecie wiedzieć. Natomiast kim on był? On był komunistą. On wyciągnął ten manuskrypt w 1912 roku i wygląda na to, że w 1912 roku trzeba było odwrócić uwagę od czegoś. Słuchajcie, jeśli się zapoznacie, bo oczywiście zachęcam do tego, pewnie większość z Was się interesowała tym tematem i cokolwiek coś tam wie na ten temat, więc Wojnicz odkupił ten manuskrypt od kogo? Od jezuitów. Czy my możemy ufać materiałom pochodzącym od jezuitów? Niektórzy by od razu odpowiedzieli na to pytanie. Są pewne nawet kanały na internecie i to takie, które podnoszą morale nas, Polaków, jako Słowian, Lechitów, którzy mimo, że lansują słowiańszczyznę, to opierają się i mówią, że są to przez to wiarygodne źródła, że są katolickie. To słuchajcie, to albo my się opieramy na źródłach katolickich, chrześcijańskich, albo się nie opieramy. Trzeba się zdecydować. I wiecie, tutaj często gęsto jest taka zasada, że niektórzy muszą powiedzieć w tych swoich kanałach jakąś tam prawdę zawrzeć i przede wszystkim zostawić jakąś tam pieczątkę według prawa naturalnego, powiedzieć, o co im chodzi. Bo tak naprawdę ci, którzy się opierają na źródłach katolickich i mówią, że one są wiarygodne, no to coś mi tu nie gra. Tak samo mi tu też nie gra, że ten manuskrypt miałby być jakąś tam tajną wiedzą, już pomijając to, czym jest tajna wiedza. Tajna wiedza do niczego dobrego nie prowadzi. I tam na pewno nie będzie prawdy. Tajna wiedza, na przykład ezoteryczna, mówi o tym, jak robić ludziom podczepki, jak posługiwać się czarną magią i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, czy to jest dla nas dobra wiedza? Pod pewnymi względami pewnie tak, żeby umieć się jakoś tam chronić. Ale ja osobiście w te kwestie wolę się nie zanurzać w jakichś okultach, alchemiach, a wokół manuskryptu Wojnicza, jak przeczytacie sobie w głupiej Wikipedii, to tam się non-stop przewija słowo alchemicy, alchemia i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, manuskrypt Wojnicza wzbudzał zawsze wiele emocji i przez wiele lat był jakimś tam odwracaczem uwagi, bo niczym innym on nie jest, ponieważ on pochodzi od jezuitów. Oczywiście pojawiła się jakaś tam teoria, że Pushkin ją napisał. No słuchajcie, na pewno nie był, jeśli wychodzi na to, że można go czytać w spak i są to rosyjskie wyrażenia, to on też również nie mógł powstać w XV wieku. A dlaczego? To powiedz Ty. Bo w XV wieku, gdzie jest XV wiek, a XVIII wiek? Bo w XVIII wieku, może powiem tak inaczej, do któregoś tam wieku na dworze tych bojarów późniejszych, za czasów Piotra, dworzan, królował język polski. I dopiero edyktem Piotra Wielkiego, czyli Piotra I, zaczęto ludność nauczać języka rosyjskiego. No, ciekawostka. Jest to sztuczny język. Zaczęto, znaczy zmuszono ich do nauki już nie polskiego, rodzimego, tylko języka rosyjskiego. No to taki detal, no ale widzicie, a więc tutaj trochę z tym rosyjskim to już jest trochę naciągane. No po prostu mało kto wie, że po prostu, że car, ten pierwszy z carów tych nowożytnych, Piotr I, to właśnie on edyktem nakazał po prostu ludność nauczać języka rosyjskiego. To był ten podmieniec, prawda? To był podmieniec. Tak, tak jest. Bo już mówiliśmy o tym przy okazji wielkiej, tej tak zwanej Tartarii. No, to był podmieniec, ale no, widzimy tu jaka była sytuacja, a więc to nie taka prosta sprawa z tym językiem rosyjskim. A więc to też można wygrzebać gdzieś w internecie, tą informację, ale fakt jest faktem, że do któregoś tam wieku, ja już po prostu, mi się te daty już mylą, ale to nie powiem Państwu dokładnie, na dworze powiedzmy u tak zwanych Rosjan to królował język polski. To nie to tam, francuski to był dopiero het. Od czasów Piotra wzwyż. Znaczy bliżej nas. O. A tak to królował zawsze język polski. Przecież w 1513, no chyba tu datę dobrze pamiętam, a jak nie, to mnie poprawcie, to po prostu Moskwa była zajęta przez Polaków. To co, jakby była to ściana jakaś językowa, to by się nikt z nikim nie dogadał, a przecież siedzieliśmy tam przez 2 lata. No to... A więc po prostu język polski był bardzo znany, po prostu Polska była wtedy taką, no, dość potężna, a więc po prostu ten język był uważany za język, można powiedzieć, światowy. To elity posługiwały się językiem polskim. No ale później Piotr I to zmienił. No i to no już wyszło jak wyszło. A więc tutaj mamy pewne wskazówki, żeby się odnieść do tego manuskryptu. Oczywiście ja w tym momencie potwierdzam tą teorię, że być może ten manuskrypt spisał Puszkin. Ja nie wiem i generalnie rzecz biorąc, to mnie to w zasadzie nie interesuje, ponieważ ja ten manuskrypt, czy my w ogóle oczywiście, tak, uważamy, że był on spreparowany, mimo że można znaleźć, jak zawsze, to tak jak i w Biblii, słuchajcie, możemy sporo prawdy wyciągnąć, ale summa summarum, to jest stek kłamstw napisanych przez Elohim. To jeśli tu to spreparowali jezuici, bo no raczej chyba by tutaj nie ściemniali, że chociaż kto ich tam wie, że Wojnicz odkupił od jezuitów. Chociaż wiecie co, słuchajcie, jezuici podobno nie mieli pieniążków i dlatego sprzedali manuskrypt Wojnicza. No, ciekawa jestem, kiedy to tak było, że jezuici nie mieli kasy. Zawsze raczej mieli. Także jeśli oni to wypuścili celowo, a Wojnicz był komunistą, więc on, słuchajcie, jakimś tam grzecznym chłopcem to on tam nie był. Raczej no już te poglądy takie trochę nie bardzo pasujące nam, więc no prawdopodobnie chodziło o to, żeby odwrócić uwagę. I teraz zwróćcie uwagę i wy sobie tutaj popatrzcie, bo słuchajcie, to na niebiesko to jest przetłumaczone słowo w słowo to, co można było się doszukać tam w tym linku podanym pod tym filmem o manuskrypcie, pod tym filmem rosyjskim. Więc to jest przetłumaczone przez Mariusza na język polski. Tu jest moja interpretacja jako przykładowa, że każdy może sobie po swojemu to zinterpretować. Bo to są, słuchajcie, słowa klucze, bez ładu, bez składu. To trzeba jakoś połączyć ze sobą. I to też ja uczyniłam, a także uczynił ten osobnik, który to tłumaczył. Ja myślę, że już to z 10 razy przeczytaliście. Teraz następne. I tutaj była ciekawostka, o której chcę coś Państwu powiedzieć. Rozum prawdy, no nie będę tego Państwu czytać, no ja tutaj to zinterpretowałam, bo chodziło o chronienie swojej talii. Rozum jest prawy w stosunku do prawdy rady, będzie znów zwycięstwo, które da Bóg, ale teraz tą nauką obdaru innych. O, tu zjadłam literkę, przepraszam. Jesteśmy stopień niżej w stosunku do ich zwycięstw, poczynań, żeby pozbyć się nadzoru z rodu psów bandyckich. I o tym właśnie Państwu mówiłam, że to zostało już jakby z automatu zinterpretowane, że to są właśnie wampiry. Chociaż, słuchajcie, ciemni bandyci, bo ci bandyci, to mi się tak powiedzmy w cudzysłowie tak to spodobało, że ja teraz z tego określenia używam, już nie używam diabeł, tylko ciemny bandyta. Bo jakoś mi to bardzo dobrze pasuje. Także tutaj ciemni bandyci spokojnie można podciągnąć pod wampirów, dlatego że no, oni się żywią może nie krwią, ale naszą energią. Trzeba przepasać się w talii materiałem i odkryć ich źródło żywienia się. Tutaj odkryć zapas żywności. No to jest akurat, słuchajcie, moja interpretacja. Tamten cały Paweł zinterpretował, że chodzi tutaj o jakieś napary. O czym tam będzie też trochę później. Natomiast słuchajcie, o co chodzi z tym materiałem? Zaraz Państwu pokażę. Bo nad tym się zastanowiłam głęboko. Chodzi o wątrobę. Nie wiem, czy wiecie, na ten temat pewnie też niedługo film zrobimy na temat miedzi. Bo ostatnio wypłynął temat miedzi, czy jest dobroczynna, czy nie jest, jaka ona jest i tak dalej. Księża chronią swoją, można powiedzieć, swoje miejsce tam, gdzie jest wątroba, bo ja się troszkę zagłębiłam i jaki to ma związek z miedzią? Otóż taki, że kościoły prawie wszystkie mają miedziane dachy, a przynajmniej znaczna ich część. A tutaj, w tym przypadku, co ma tutaj związek z wątrobą? Z wątrobą? No dlaczego prawdopodobnie to miejsce właśnie chroni tą stułą, bodajże to się stuła nazywa. On sobie ma dwie. Jedną ma na wierzchu. Wiecie, ta stuła to jest ten taki pasek. Zwykle ten na wierzchu to jest koloru takiego jak ta szata, nie? Którą on przywdziewa. Natomiast on zakłada jeszcze pod spodem. Taką, której nikt nie widzi. I on ją przepasa na krzyż. To teraz powiedz, dlaczego właśnie chroni wątrobę. Jaki to ma związek właśnie z tym manuskryptem Wojnicza? Z manuskryptem Wojnicza ma taki związek, że tak jak tu Państwu wspomniałam przed chwilą, że jest tutaj wzmianka na temat przepasania talii, ochrony swojej talii materiałem. Dlatego ja doszłam, wtedy bardzo głęboko na ten temat myślałam i doszłam do wniosku, że chodzi o wątrobę. Mhm. Dlaczego chodzi o wątrobę? Spójrzcie, VAT, czyli taki generator watów. Czyli czym jest wątroba według Ciebie? Wątroba przerabia całą elektrykę w naszym organizmie i wszystkie nasze emocje. Zauważcie, że mówi się, że na przykład o zalała go żółć, albo ty lubisz to powiedzieć, co komu leży na wątrobie, nie? Jeżeli coś komuś leży na wątrobie, to proszę sobie napisać w społecznościach. Ale jak nas ci ciemni bandyci, ci niewidzialni, jak oni nas lokalizują, jak oni nas postrzegają? No, ty wiesz, bo rozmawialiśmy na ten temat. Elektrycznie. Tak, elektrycznie, widmowo. A muszę zauważyć, że wątroba właśnie, o wspaniałej nazwie, jeśli się usunie ten ogonek od on, to macie watroba. Wątroba jest najcieplejszym organem w naszym organizmie. Przerabia wszystkie nasze emocje, zwłaszcza te złe. Nie wiem, czy znacie ten temat, że na przykład ktoś, kto ma dużo stresu, to bardzo często dostaje kamieni na woreczku żółciowym. Także żółć, wątroba produkuje żółć, to wszystko jest związane właśnie z emocjami. Dlatego oni tutaj jakby dają wskazówkę, żeby właśnie chronić siebie w talii. No tutaj w okolicach właśnie wątroby, na to wychodzi. Kiedyś się nosiło pasy. Kiedyś się nosiło pasy, tak. właśnie takie opasujące, takie właśnie fragmenty materiału, nie? Takie pasy, szerokie takie. Nosiło się też i sznury i też tak. Dla mnie było niespodzianką, że niektórzy księża nosili na początku sznury. A zresztą zakonnicy do tej pory noszą, ale zakonnicy może nie są aż tak bardzo narażeni jak księża, chociaż ja nie mówię, że księża są święci i oni potrzebują ochrony, bo oni są tacy wspaniali. Nie, oni po prostu muszą siebie chronić też, czyli bo wiedzą... Wątroba jest tym, gdzie podpinają się. Tak. O, właśnie, podpinają się i ciągną. Ja zwykle to widziałam z tyłu na plecach, nie? Te podczepki, które widziałam kiedyś. Natomiast, no... Nie wiem, czy ty pamiętasz, ktoś tam kiedyś mi ściągał tak, podczepkę z właśnie wbitą pazurami w moją wątrobę. Tak, to pamiętam. Tak było. I zwykle właśnie tam gdzieś w okolicy tej wątroby, wyżej lub niżej. Bo ona jest podczepki. Charakterystyczna energetycznie. No i jest najcieplejszym narządem naszego ciała. Zresztą jak sobie poczytacie o wątrobie, do czego zachęcam, bo organy ludzkie są bardzo ważne i tak naprawdę... Jest u nas koleżanka, która na VK, która się bardzo interesuje anatomią człowieka. Natomiast no, te wszystkie organy, w ogóle to nasze DNA i tak dalej, to wszystko jest bardzo ważne. No dobra, przejdźmy dalej. Tutaj sobie staniemy chwilę, popatrzcie sobie. Tutaj nie wszystkie słowa dało się przetłumaczyć, ale ja zinterpretowałam to w taki sposób, jaki mi pasowało, nie? No ja właśnie chcę wam dać przykład, że każdy interpretuje takie słowa, bo przyznacie, że tutaj nic jasno z tego nie wynika, że można to zinterpretować jak się chce. Ja na przykład, słuchajcie, jest opuścić naszych bogów leśnych, Bagow, Jarow. Słuchajcie, ja znalazłam i można to podciągnąć, słuchajcie, pod wiedzę niebocentryczną, nie? Można to podciągnąć, nie powiedziałam, że ona jest, ale jak się chce, jak się bardzo czegoś chce, to się, słuchajcie, podciągnie po wszystko. Ja na przykład znalazłam, że baga to z języka filipińskiego to jest płuco, czyli co? Może dlatego przyczyną naszych wszystkich nieszczęść to jest opuszczenie płuc leśnych, czyli lasu. Że słuchajcie, wszystko można po swojemu zinterpretować, nawet jak się pewnych słów po prostu nie zna, no bo tutaj przypuśćmy Starmi, to może być gwiazda. To są tylko moje przypuszczenia. Sądzę, że na tej samej zasadzie tamten po prostu człowiek to interpretował i tyle. No i tak się mówi, że to on przetłumaczył. Zrobił tak, tak, dokładnie. Mówi się, że to on przetłumaczył, bo to zostało przetłumaczone, to tak naprawdę on to zinterpretował. Tu jest moja interpretacja tamtych słówek. Także jeśli chcecie, to sobie zróbcie klatkę stop. Słuchajcie, jeśli chcecie, do czego was zachęcam, właściwie to może wrócę się. Właściwie to was chyba nie zachęcam, ponieważ myśmy usilnie nad tym pracowali przez jedno popołudnie, przez kolejny ranek i słuchajcie, byliśmy na zrzucie energii. Chcecie, sprawdźcie, może u was będzie inaczej. U nas tak się działo, ale nie tylko u nas. Działo się to u innych z VK, którzy się też tym zajmowali. I to pewna nasza właśnie znajoma, pozdrawiamy tą panią Halinkę, no miała też konkretny zrzut energii, a ona to robiła, z kolei robiła tłumaczenia i słuchajcie, pamiętajcie, że wy też powinniście sprawdzać, nie wierzyć nic na słowo, nawet nam. My nie każemy wam wierzyć nam, wy sprawdzajcie wszystko to, co my mówimy. Zresztą Mariusz od początku swojego kanału to mówił zawsze, bierz narzędzie do ręki i sprawdzaj. Nikt nikomu tutaj nie każe wierzyć na słowo. Więc ta nasza znajoma, ona brała te, akurat my udostępniliśmy te właśnie rosyjskie słówka. Ona to sobie, porobiła sobie tam zrzuty z ekranu czy coś w tym stylu i wrzucała na translator i tłumaczyła i pracowaliśmy wspólnie. I właśnie to jest świetna postawa, że ona chciała sprawdzić i chciała zobaczyć, co tam się tam kryje. Do czego was też zachęcam, chociaż uważajcie, na ten manuskrypt uważajcie, bo no, 3 osoby na zejściu z energii to już nie jest przypadek. My dokładnie 31 maja, tuż przed, jakiś czas przed ukazaniem się kolejnej części o tym manuskrypcie, myśmy ten temat po prostu zostawili i... Aha, przepraszam. To była moja interpretacja, tak? A tutaj już jest bez mojej interpretacji i już sobie tutaj właśnie głowy nie zawracaliśmy, ponieważ tutaj to już w ogóle jest poplątanie z pomieszaniem i generalnie... Do pewnego momentu tak. Szło w miarę, że można było powiedzmy w miarę złapać sens, ale później już była po prostu groch z kapustą. Tak, mi się wydaje, że chyba tylko miałam dojść do tej właśnie wątroby. Do tego momentu. Do tej wątroby. Tak, do tej wątroby, żeby to tak wyjaśnić. Bo przynajmniej wiemy, że jakoś tam trzeba akurat te okolice tego miejsca jakoś tam szczególnie chronić. Co ja jeszcze Państwu chciałam powiedzieć? To jest już nie od tego. Generalnie rzecz biorąc, ja osobiście uważamy, że było to kukułcze jajo podrzucone do odwracania uwagi, a w tym momencie łącznie z tą interpretacją tego rosyjskiego geniusza, no to jest to jakieś tam przekierowanie, chociaż generalnie, słuchajcie, no, kto ma oczy i uszy otwarte, ten się przekierować nie da. Dokładnie, a zostało to wyciągnięte akurat w tym czasie, ponieważ no, trzeba było jakieś tam kształty ziemi jakoś uwiarygodnić, ale my podeprzeć. Nawet, generalnie my nawet nie wiemy w tej chwili, czy tam rzeczywiście o tej ziemi takiej tak było, czy takiej, bo to widzicie, wszystko zależy od interpretacji. Przepraszam, że... No dokładnie, a więc no, jakby nie było, no, przynajmniej ci, którzy to no, popychają na necie, że to są przetłumaczone i to tak przetłumaczone, że to tak tam i tak dalej, no to zawsze to służyło temu, żeby coś popchać, jakieś tam kształty ziemi. Stąd nie dla picu to się teraz pojawiło, bo trzeba było coś zalegalizować, coś uatrakcyjnić. No zawsze to są... Nie, raczej zdyskredytować niebocentryzm. No ale przynajmniej starać się jakoś uatrakcyjnić taki czy inny kształt ziemi, o to chodzi. A więc stąd, no widać tutaj straszna jest, powiedzmy, no, zajadła bitwa, wojna o prawdę. O prawdę. Praktycznie o prawdę. A to jest zaciekła bitwa, ponieważ no to są, popychają różne kształty ziemi, popychają nawet to, co jest oficjalnie nas uczono, to też popychają i tak dalej, czyli w internecie jest pewien taki ruch, ale to... Ja bym nazwała, zajadła jakaś agresja ostatnio i na wszystkich poziomach. No, a więc no, takie rzeczy się dzieją na różnych poziomach. A więc jest to dość ważny temat kształtu Ziemi. Tak? Dość ważny. Dość, no, to jest kluczowy. Sens to jest jakby no, kluczowy. Robi się kluczowy. I tutaj manuskrypt Wojnicza, on temu praktycznie służył. Nic więcej. On temu tylko służył i miał to po prostu w jakiś sposób te różne tamte lansowane poglądy jakoś uatrakcyjnić. O, w ten sposób. Tak to powiem. No i to tyle. A co do, no to taka praktyczna wartość, natomiast co do merytoryczności, to Państwo mogą też sobie to samemu sprawdzać dalej. Jeżeli uważacie, że tam możecie nie mieć zrzutu energii albo jakichś innych problemów. Może się jakoś tam zabezpieczycie przed tym? No, a więc po prostu tak to wszystko wygląda. A więc chyba wszystko, tak? Chyba wszystko. Zachęcamy Państwa, żebyście wszystko zawsze sprawdzali. Nie musicie nikomu wierzyć na słowo. Ani nam, ani nikomu innemu. Możecie grzebać, możecie wnikać, sprawdzać w internecie manuskrypt Wojnicza i tak dalej. Tam rzucać sobie hasła, przegrzebywać. No słuchajcie, no filmy, z tego co ja zauważyłem, filmy takie tego typu robi się tak zwanymi hasłami. Poda się to, że tam powiedzmy w rosyjskim internecie jest to i tak dalej, i tam różne rzeczy. Sposób autorytatywny i już tak. Bo to jest parę haseł się rzuci, to się tak powie, wiecie co to jest ciekawe, to tam tu pokazuje się, takie grafiki się tam porobi przy okazji i tak dalej. No i to jest, wtedy powstaje film, bardzo symptomatyczny, ale jak wnikniesz, no to wychodzą kwiatki, tak to mówiąc delikatnie. Bo jak wnikniesz, bo to trzeba wszystko wniknąć. Jak wyniknie, że z każdą, powiedzmy, tego typu filmy, to trzeba bardzo dobrze wniknąć, to dopiero wtedy wyłazi szydło z worka, ale to musicie się przede wszystkim Państwo sami przekonać i pewnie dokładnie. Masa z Państwa się już to przekonała, tylko nie zawsze się chce sprawdzać. No ale, no cóż, niestety ja znam rosyjski i jak to się mówi, nie ma szczania po krzakach. A więc po prostu niestety, no, zacięliśmy się po prostu, że no, sprawdzimy te brednie. No, do pewnego momentu były tam jakieś elementy prawdy, ale później już była Max Lipa. No ale to wiadomo, pochodzenie jest made in demony. Jezuickie, czy tam, no, takie jezuicko-podobne. No i po prostu i koniec. I na tym się po prostu cała... Tak, a reszta to się powie, że to zostało przetłumaczone, tak dalej. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że my tutaj nie atakujemy żadnych innych kanałów w tym momencie, mówiąc o tym manuskrypcie, bez urazy. Po prostu chcemy Wam pokazać, jak można po prostu przedstawić, zinterpretować na różne sposoby, pokazać tą prawdę, która może być w taki czy siaki sposób pokazana. Tak, jakieś elementy. To tyle. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak to się mówi, na razicho.